Oba spotkania, i zarówno ze Stomilem, jak i mistrzem Rumunii, oceniam bardzo pozytywnie. Służyły one oczywiście przede wszystkim temu, aby sprawdzić umiejętności naszych zawodników, którzy naszego zespołu, który tak naprawdę składa się w większości z nowych zawodników. I bardzo się cieszę, bo zwłaszcza mecz z mistrzem Rumunii pokazał nam sporo rzeczy, nad którymi gdzieś tam musimy pracować, a przy tym dał też bardzo fajny, pozytywny rezultat. Pokazał tym zawodnikom, że drzemie w nich ogromny potencjał i ambicją i zaangażowaniem i odpowiednim wypełnianiem pewnych zaleceń taktycznych można zniwelować na pewno duże umiejętności techniczno-taktyczne zespołu z Rumunii. W meczu ze Stomilem też cieszy mnie to, że mimo iż jesteśmy ciągle na etapie zgrywania i wiadomo, że brakuje współpracy między formacjami, bo ona nie może w tym momencie jeszcze funkcjonować tak, jakbyśmy sobie chcieli po zaledwie 2 tygodniach pracy, ale były już widać zalążek fajnej gry ofensywnej, dobrej pracy, współpracy w defensywie. Jest jeszcze sporo błędów, które musimy wyeliminować, ale na pewno oba sparingi nastrajają optymistycznie i pokazują, że ten zespół ma duży potencjał. Na dzień dzisiejszy myślę, że w takim składzie osobowym, jakim w tym momencie jesteśmy, rozpoczniemy tą rundę jesienną, pierwsze spotkanie w Jastrzębiu. Wiadomo, zawsze każdy zespół gdzieś tam rezerwuje sobie jeszcze jakieś 1-2 miejsca na to, żeby w razie czego do kadry dołączyło może 1-2 dobrych zawodników i my również taką zakładkę gdzieś tam sobie robimy, ale na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z tej kadry, którą mam i chłopcy bardzo dobrze pracują na treningach. Widać, że nastawiają się na to, żeby pokazać się w tej rundzie z jak najlepszej strony. Jeśli chodzi o kontuzję, to w tym momencie czekamy na Jurkowskiego, który odbił sobie piętę i nie chcemy, żeby wchodził w trening na siłę. Chcemy, żeby się dobrze przygotował do sezonu, ale będąc w pełni zdrowym, dlatego w tym momencie ma jeszcze wolne, leczy się, ma zajęcia indywidualne. Podobnie sprawa się tyczy Najemskiego, który ma naciągnięte mięśnie przywodziciela i jeśli chodzi o niego, to myślę, że na dniach dołączy już do zespołu, bo pauza jego już wynosi około tygodnia i z tego co wiem, rokowania są dobre. Myślę, że na dniach dołączy do zespołu i będziemy już trenować w komplecie. Niestety Karol Mackiewicz naciągnął trochę ścięgna w stawie łokciowym. No, przewrócił się i doszło do przeprostu ręki. Na całe szczęście rozmawiałem z nim na ten temat. Chyba nie jest to nic groźnego, także myślę, że też w przeciągu 2-3 dni dołączy już do pełni, w pełni do treningów. Wiadomo, że brak to doświadczenie nie będzie naszym atutem. Średnia wieku na dzień dzisiejszy, z tego co sprawdziłem, wynosi 21,5 roku. To naprawdę bardzo młody zespół, jak na warunki pierwszoligowe, ale no cóż, no mamy paru doświadczonych zawodników i oni myślę będą sobie dobrze radzili z tą młodzieżą, podpowiadając im na boisku, ustawiając odpowiednio, pomagając im nabierać właśnie tego doświadczenia. A jeśli chodzi o bunt, to ja właśnie liczę na ten młodzieńczy bunt, bo ci młodzi zawodnicy nie mają żadnych kompleksów i będą wchodzić w rozgrywki ligowe z pełnym przeświadczeniem swojej wartości, w którą wspólnie ze sztabem gdzieś tam będziemy w nich budować i budujemy cały czas, bo to są chłopcy, którzy na pewno mają swój potencjał. Od nich tylko wyłącznie zależy, czy go rozwiną w prawidłowy sposób. Współpraca w sztabie jest naprawdę bardzo dobra, na wysokim poziomie. Otrzymałem sztab naprawdę ludzi, którzy są bardzo dobrze przygotowani do swojej roli, mają odpowiednią wiedzę merytoryczną, w wielu sytuacjach gdzieś tam mocno mi pomagają, także myślę, że tworzymy fajny, zgrany, może jeszcze nie do końca zgrany, ale na pewno mocno się zgramy i myślę, że ten sztab, który
mam, jest jak najbardziej godny pochwały i ja jestem z niego bardzo zadowolony. Myślę, że razem jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego tutaj dla klubu, razem z tą drużyną, zbudować ekipę, z której mam nadzieję, liczę na to, kibice i wszyscy związani mocno z klubem Wigry Suwałki będą zadowoleni, będą dumni z tego, że tacy zawodnicy tutaj przebywają i tworzą ten zespół.